Witajcie kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z testem balsamów do opalania. To są takie typowe balsamy, które się kupuje w solarium. Można je kupić albo można je dostać, tak jak ja mam znajomą i raz na jakiś czas się z nią spotykam, która ma solarium i po prostu od niej otrzymuję na przetestowanie, które się u niej terminy kończą albo po prostu daje mi, bo ma za dużo. I u mnie jeszcze nie było takiego testu na kanale. Postanowiłam go zrobić. Jeszcze też nie widziałam u dziewczyn ani u chłopaków, których oglądam na YouTube, aby ktoś z nich zrobił taki test. Znaczy test, no po prostu zużyłam te produkty takie Aladenko i chcę się z Wami podzielić po prostu moimi spostrzeżeniami. I teraz tak, zaczynając od początku. Cukrowa słodycz. Dla mnie to jest jak zwyczajna wanilia. No ale okej, no skoro tak, znalazłam w internecie taką nazwę, żeby Wam tutaj nie mieszać w głowie, o, już teraz okej. I teraz co mogę Wam powiedzieć, to jest 15 ml, to jest naprawdę spora ilość. Ja noszę rozmiar 40 w porywach do 42, więc tak na takie ciało, ja mam na całe ciało, oprócz pleców, no bo pleców sama sobie nie wmasuję siłą rzeczy, nie nabalsamuję. Ale ogólnie całe ciało, na całe ciało starcza te 15 ml. Jeżeli ktoś nosi 36-38 góra, myślę, że na dwa razy to mu starczy spokojnie. I teraz tak, jest bardzo miła konsystencja, taka mleczna, kolor też ma mleczny, delikatna, taka leciutka, ale jak dotykamy do ciała pierwszy raz, to jest taka lekko toporna, ale za 2-3 sekundy, to naprawdę nie trwa długo, pod wpływem ciepła ciała się rozprowadza idealnie. Ja też tutaj wyczytałam, że ma bardzo dużo wyciągu z konopi w sobie. Ma rozświetlać skórę. Moja skóra jest naprawdę mega sucha i dwa razy dziennie muszę ją balsamować. Ci, co oglądają mnie, to wiedzą, ci, co nie wiedzą, to właśnie się dowiedzieli. I ja nie widzę na swojej skórze tego efektu, wiecie, tego wow, rozświetlenia. Akurat na mojej. Ci, co nie mają suchej skóry, może to akurat zadziała. Jest bardzo wyczuwalny ten zapach cukru, wiecie, jak się otwiera, tak sobie zapisałam, jak się otwiera paczkę papierową cukru, zwykłego takiego, co się przynosi ze sklepu, jak się otwiera, to tak dziwnie pachnie, ale za chwilkę, jak ten pierwszy zapach się ulotni, to właśnie tak to pachnie. To jest właśnie taki delikatny zapach cukru. Teraz dalszy ciąg. To jest tak, w środku, aha, i przy tamtym kolor był taki mleczny, kolor pistacjowy, lekko toporny, jak się rozprowadzało po ciele, ale oczywiście też pod wpływem ciepła ludzkiego ciała się bardzo dobrze po paru sekundach rozprowadzał, także nie mogę narzekać. Zapach gum tych takich, wiecie, balonowych, co, okrąglutkich, takich, co w środku są puste, takie z lat 80. 90. Ten zapach, zapach gumy, nie banana. Tu niewyczuwalny jest zapach bananowy, nie wiem czemu, no ale może tak jest. Też ma być ten błysk, wow, wiecie, no u mnie to się nie sprawdza. Mówię, może u Was, którzy macie, nie macie bardzo suchej skóry, może u Was się sprawdzi. Też 15 ml. Następny. To jest w wolnym tłumaczeniu trawa cytrynowa. Bardzo miły w rozprowadzaniu. Wsiąka w 10-15 sekund. Te pozostałe też tak wsiąkają. To muszę Wam powiedzieć, nie ma uczucia tej lepkości. Nie ma uczucia takiego, wiecie, no, dyskomfortu. Jest po prostu ekstra. Pachnie pomarańczą. I teraz tak. Przy tym jedynym z tych pięciu, skóra jest aksamitna od 4 do 5 godzin. Wreszcie to tak, wiecie co, no 2-2,5 godziny to tam już tego nawilżenia nie ma. Tu jest największe, najdłużej u mnie się trzymało na ciele, skóra była naprawdę aksamitna. Aha, że pachniało w całej, jak otworzyłam jeszcze łazienkę, to pachniało, się roznosiło na zewnątrz. Przy tych dwóch pierwszych nie było takiego efektu bardzo mocnego zapachu, tylko jedynie na ciele. Dalszy ciąg. Dalszy ciąg, tak jak widzicie, ciemny, więc czekolada. Czekolada w wolnym tłumaczeniu. Czekoladowa malina, albo malina w czekoladzie, jak kto woli, z bronzerem. I słuchajcie, i teraz tak, przy wyjęciu, czyli otwarciu tej paczuszki, tej, no nie wiem jak to nazwać, torebki może, o tak, bo to foliowe, pachniało
takim proszkiem, jak budyń czekoladowy, jest, się go otwiera i tak pachnie ten zapach pierwszy. No moje takie skojarzenia są, wiem, dziwne. No każdy swoje zapachy musi rozróżnić sam, jeżeli miał już tak z tej serii. Dla mnie pachnie akurat tak, bardzo dobrze się rozprowadza, ma konsystencję bardzo leciutką, taką kremową, ale taką mega kremową. I co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że kolor taki kawa z mlekiem, nie czekoladowy typowo, tylko kawa z mlekiem. Także jest bronzerem, więc daje taki delikatny pobłysk. U mnie akurat na nogach dał bardzo dobry, prawie takie bym powiedziała, gdybym używała tego pod rząd 3 dni, to myślę, że byłyby czekoladowe. Na rękach nie dał takiego efektu, delikatny był, ale taki wiecie, no w porównaniu z nogami to żadnego wow. W wolnym tłumaczeniu jest to brzoskwiniowa śmietana kokosowa. Zwyczajny zapach kokosowo-brzoskwiniowy. Też z bronzerem, ale tu nie widzę żadnego, wiecie, tego poblasku. Tego blasku na ciele, nie wiem, w ogóle go nie ma, więc jeżeli ktoś tylko chce nawilżyć, więc spokojnie. Bardzo pachnie brzoskwinią, bardzo pachnie kokosem, zlewają się te dwa zapachy. Mega, mega długo pachnie w łazience i na ciele, naprawdę super. Kolor, jak się wydobędzie go z tej torebki, to ma taki jak suknia ślubna śnieżno-biała, na dole taka przydeptana, czyli taki wiecie, brudny biały, to nie jest ekri, tylko taki wiecie, no przybrudzony biały. Nie wygląda apetycznie, ale za to się sprawdza wyśmienicie. To, że jest taki bardzo, że te zapachy, czyli brzoskwinia i kokos się tak zlewają ze sobą, więc ten zapach nie jest mój, no jest za bardzo intensywny. Słuchajcie, mam tylko jedną uwagę co do tego, jak się je dawkuje na ciało, że tak brzydko powiem kolokwialnie. Sprawdziłam na sobie, jeżeli, bo 5 dni testowałam, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty dzień, czyli każdy oddzielnie, tak jakby dawać skórze odpocząć od każdego po kolei, ale testowałam też tak, bo widzicie, że tu mam dwa, tu mam z tego miałam jeszcze więcej, ale już powyrzucałam. Testowałam kilka dni pod rząd, na przykład jak tu mam trzy, czyli pierwszy dzień, drugi, trzeci i powiem tak, na pierwszy dzień spoko, na drugi a na trzeci skóra była tak sucha, że już no, musiałam wrócić do swoich balsamów, kremów i maseł, żeby po prostu wyrównać tą skórę. Dlatego stwierdziłam, że może zrobię po prostu na sobie eksperyment, czy też tak samo działa, jak się po prostu bierze oddzielnie każdy. I faktycznie 5 dni pod rząd skóra nie jest wysuszona. Nie bardziej niż ogólnie, ale po prostu rozumiecie, nie proponuję brać z jednego rodzaju kilka dni pod rząd, tylko po prostu mieszać, a najlepiej jednego dnia to, jednego dnia odpoczynku, czyli inne te balsamy, które się u nas sprawdzają, nawilżyć ciało, drugiego dnia i tak dalej. Jak opala się ciało w solarium, no kilka razy skorzystałam na tych akurat produktach, no wiadomo, ten jest najlepszy, no bo ma bronzer, więc spokojnie. Reszta tak sobie na każdy krem czy balsam, który mam w domu, też się opalam tak samo, więc żadnej rewelacji nie ma. I jeszcze jedna uwaga, i po prostu używając tego, nie smarujmy twarzy. W żadnym wypadku. Przetestowałam to dwa razy. Przetestowałam na tym bez bronzera i te z bronzerami. Najpierw był bronzer. Pani mówiła, nie, na twarz nie, bo czerwona, bo szczypie, bo drapie, bo w ogóle krosty i tak dalej. Można sobie krzywdę zrobić, nie? Oczywiście musiałam na sobie wypróbować. Wypróbowałam faktycznie twarz czerwona po wyjściu z solarium, po wyjściu, delikatne wyjście słońca zza chmur, oczywiście twarz czerwona jak nie wiem, więc mówię, no dobra, bronzer spoko, przetestujemy bez bronzera. Ta sama sytuacja, więc na twarz nie proponuję. Także takie małe uwagi i taki film, kurde, miał być krótki, a tu chyba strasznie długi wyszedł, no trudno. Myślę, mam nadzieję, że kogoś z Was zainspirowałam, jeżeli używacie, macie takie samo zdanie jak ja na temat którejś z tych akurat balsamów, albo zupełnie inne, zupełnie inaczej się u Was sprawdza na ciele, proszę dajcie znać w komentarzach, chętnie odpowiem i poczytam komentarze. A do tej pory za wszystkie bardzo Wam dziękuję, komentarze za maile i za maile prywatne. Jest mi niezmiernie miło, na wszystkie odpowiadam. No i co, i czekam na więcej, i czekam na dyskusję na ten temat. Dobra, spoko, już się nie rozgaduję. Także co, ja się z Wami żegnam, całuski.
Jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, żebym wiedziała. Subskrybujcie mój kanał. Dla tych, którzy dopiero weszli dzisiaj albo kilka dni wcześniej i jakiś film Wam się spodobał, też subskrybujcie mój kanał. Może za jakimś, za następnym filmikiem, może już jutro, może za kilka dni. Was zainspiruję. Ja się z Wami żegnam i do jutra. Pa, pa.